Tak. Jak to wygląda u pana? Jest pan zadowolony z emerytury, czy bardzo? Żebym nie pracował za granicą, to by było głodowo. Głodowo. Czy pan ma emeryturę zagraniczną jakąś tam? Tak. Tak. Ile teraz trzeba mieć, żeby... Za 15 lat mam tyle, co tutaj mają za 30 lat pracy. A, i to jest drugie tyle, tak? Drugie tyle. A co najmniej, żeby była tak, jak będzie jedna osoba, to żeby była czwórka z przodu, no. Chociaż. Ale żeby nie być człowiek zachłanny. No bo na co teraz najwięcej idzie? Na przykład, no czynsz ile pana wynosi? Na co najwięcej idzie? 900. No. To dużo, bo to 900 to... Ja to ma 2000, to połowa no, na sam teraz, czas. A teraz jeszcze jak to wszystko pójdzie w górę... Tak, prąd, woda ma zdrożeć po 50%, tak? No zależy, no zależy... Energia. Energia, prąd. Bo... Tak? Od października. No teraz jeszcze ludzie narzekają, no bo wakacje ciepła, a jak się zima zacznie? Poczekajmy. Ten kochany nowy rząd, co tak sobie wybrali i dziadkowie, i młodzież, to im tak da popalić, że się w głowie nie mieści. Dlaczego młodzież wybrała no, ten rząd, jak pan myśli? Bo tutaj oni przeważyli chyba. Bo nie są zorientowani. Oni powinni zaznać tego, co myśmy zaznali. Co pan zaznał za 8 lat temu, za poprzednie? Karteczki. Miał być sobie nic, co się udało zrealizować. A nic. Ja to, dla mnie to jest to, żeby mi, proszę pana, przeliczyli po nowemu emeryturę. Po nowemu. Czy ona może wszystko przeliczyć? Tak, jak oni waralizują, a ci, co mają mało, to mają... Zawsze mało, ci, co mają dużo, będą mieli dużo. A ja mam 1700 zł z opiekuńczym ze wszystkim. Opłacić światło, gaz, mieszkanie, wszystko. Mieszkanie poszło w górę w ostatnich latach, czynsz? No i to wszystko drogie, jak nie wiem, człowiek sam mieszka, 30 lat jestem wdową, to muszę się tak męczyć, jak nie wiem. No to jestem sama, mówię panu, 30 lat. No, ale pan nie wystarcza, tak? Nie. 6 lat mam. Babciowe teraz dali niby, no. Jak pomóc emerytom jeszcze można? Podwyższyć więcej i już. A czy stałe emerytury, czy... Gdyby co miesiąc jakieś dodatki były, jakby pani wolała? Niż takie... Jest, opiekuńcze jest. A darmowe jakie są? No mam. Pani ma. Nadciśnienie to mam darmowe. A powiedzmy, że ktoś jest sam, ile teraz musi mieć na rękę, żeby żyć godnie? No to jestem sama, mówię panu, 30 lat. No, ale pani nie wystarcza, tak? Nie... 6 lat mam za granicą, musiałam to dorobić. Służba zdrowia jak wygląda? Długo się czeka do lekarza? Tak, zapisałam się do okulisty. Ile się czeka? Na marzec mam. Pani będzie czekać do marca, rok prawie? No właściwie. A prywatnie pani chodzi, czy jak to wygląda? No prywatnie, stać człowieka na prywatnie. Jest, 300 zł pani wizyta. No. A ja mam 1700 zł z opiekuńczym ze wszystkim. Opłacić światło, gaz, mieszkanie, wszystko. Mieszkanie poszło w górę w ostatnich latach, czynsz? No ja teraz na razie nie, ale chyba pójdzie, bo to... Jak światło zdrożeje, wszystko, to ciepło. A usługi zdrożeją, jak wszystko zdrożeje, ten prąd, woda, gaz i usługi chyba no, i jedzenie? Na pewno. Wszyscy korzystają z gazu, tak? Prądu, wody. Ciężki los. Będzie bieda w tym roku, jak pani myśli, do tego nowego rządu? No już jest. Już jest. Co on zrobił? Co zrobił? Co dobrze zrobił Tusk? Co zrobił? Wszystko dobrze. Wiadomości tylko o PiS-ie, więc... Ja bym wyciągał, chcę utopić. Nie, dla mnie to... Po prostu...